Rozdział dwunasty. Naraz porwał się za nią lecieć. A to gdzie? Warknęła groźnie matka, zapierając mu sobą drzwi. Dlaczego ją matka wypędziła? Za co? Że była dla mnie taka poczciwa. To niesprawiedliwe. Ja na to nie pozwolę. Cóż ona zrobiła złego? Co? wykrzykiwał gorąco, wydzierając się z twardych rąk matczynych. Usiądź spokojnie, bo zawołam ojca. Za co? Zaraz ci powiem. Masz być księdzem, to nie chcę, abyś pod moim dachem sposobił sobie kochanicę. Nie chcę dożyć takiego wstydu i hańby, żeby cię ludzie wytykali palcami. Dlatego ją wypędziłam, rozumiesz teraz? W imię ojca i syna, co mama mówi, jęknął w najgłębszym oburzeniu. Mówię to, co wiem. Już ci. Wiedziałam, że ją spotykasz tu i owdzie, ale Bóg mi świadkiem, jako cię nie podejrzewałam o nic drożnego. Myślałam sobie zawsze, że skoro mój syn nosi kapłańską sukienkę, to splamić się jej nigdy nie poważy. Ale bym cię przekleła na wieki i wydarła ze serca, choćby wraz pęknąć miało. Oczy jej zapłonęły taką świętą zgrozą i nieubłaganiem, że ja się zdręciał ze strachu. Dopiero Kozłowa otworzyła mi oczy, a teraz już sama zobaczyłam, do czego chciała cię przywieść ta suka. Rozpłakał się żałośnie, i wśród szlochań i skarg na te okropne posądzenia, z taką szczerością opowiedział wszystkie spotkania, że całkiem zawierzyła i przygarnąwszy go do piersi, jęła mu obcierać łzy, a uspokajać. Nie dziw się, że zlękłam się o ciebie. Przecież to łajdus najgorszy we wsi, Jagusia. Najgorszy we wsi, nie wierzył własnym uszom. Wstyd mi, ale dla twojego dobra muszę ci wszystko rozpowiedzieć. I opowiedziała o niej przeróżne historie, nie szczędząc na dokładkę ani plotów, ani też najrozmaitszych wymysłów. Jasiowi włosy powstały na głowie, że się porwał z miejsca i zakrzyknął: To nieprawda! Nigdy nie uwierzę, żeby Jagusia była taka podła, nigdy. Matka ci to mówi, rozumiesz? Z palca sobie tego nie wyssałam. Bajki nic więcej. Przecież to byłoby straszne. Załamał rozpaczliwie ręce. A czemuż ją bronisz tak za wzięcie, co? Bronię każdego niewinnego, każdego. Głupiś jak baran. Rozgniewała się, dotknięta srodze jego niewiarą. Jak mama uważa, ale jeżeli Jagusia taka najgorsza, to czemu mama pozwalała jej przychodzić do nas? Zaperzył się zapalczywiek jej młody kogut. Nie będę się tłumaczyła przed tobą, kiedyś taki głupi, że niczego nie rozumiesz, ale ci zapowiadam. Trzymaj się od niej z daleka, bo jak was gdzie razem przydybie, to chociażby przy całej wsi, a sprawię jej taką frycówkę, że mnie popamięta z ruski miesiąc, a i tobie może się przy tym co oberwać. Odeszła trzaskając drzwiami ze złości. A ja się, nawet nie rozumiejąc czemu go tak obchodzi jagusina osława, przeżuwał matczyne słowa niby te kolczaste osty. Dławił się nimi, sycąc duszę ich pioł nową gorzkością. – Toś ty taka, Jaguś, toś ty taka! – skarżył się z żałosnym wyrzutem, że gdyby się była w tej chwili zjawiła, odwróciłby się od niej ze wzgardą i gniewem, albo to mógł spodziewać się czegoś podobnego, że nawet w myślach nie powstały mu takie straszne rzeczy – Rozważał je jednak z coraz większą udręką, i już sto razy się zrywał, aby do niej bierzyć, aby stanąć do oczu i rzucić jej w twarz tę całą litanię grzechów. Nie posłyszy, co mówią o niej, niechaj się wyprze, jeżeli może. Niech głośno powie nieprawda. Dumał gorączkowo, ale coraz głębiej wierzył w jej niewinność i ogarniał go żal i wstawała w nim cicha tęsknota. I budziły się jakieś słodkie, radosne przypomnienia spotkań. A jakiś słoneczny tuman niepojętej rozkoszy przysłonił mu oczy i serce dręczył, że naraz się zerwał, i zaczął krzyczeć jakby do wszystkiego świata. Nieprawda, nieprawda, nieprawda! Na przykolacji uparcie patrzył w talerz. Unikając matczynych oczów i chociaż mówiono o śmierci Agaty, nie wtrącał się do rozmowy, a jeno cięgiem maty jasił, Przebierał wiadle, sprzeciwiał się siostrom, wyrzekał na gorąc w izbie i skoro tylko sprzątnęli miski, poniósł się na plebanie. Proboszcz siedział se na ganku, z fają w zębach i cośik pilnie pogadywał z jambrożem. Obszedł ich z dala i spacerując kajś pod drzewinami, frasobliwie medytował. A może to i prawda? Mama by sobie tego nie stworzyła. Z okien plebanii lały się smugi światła na klomp, gdzie baraszkowały pieski, walcząc na się przyjacielsko, a z ganku roznosił się grubachny głos. A jęczmień na świńskim dołku obejrzałeś? Słoma jeszcze dziebko zielona, ale ziarno już pieprz. Trzeba by ci jutro przewietrzyć ornaty, na nic spleśnieją. Komże i alby zanieść dominikowej niech Jagusia upierze, ale kto to był po południu z krową? Który z modlicy. Młynarz spotkał go na moście i próbował przeciągnąć do swojego byka. Obiecywał go nawet dopuścić za darmo, ale chłop wolał naszego. Ma rozum! Za rubla będzie miał profit na całe życie, przynajmniej krów się dochowa. Nie wiesz, kłęby wyprawią to pogrzeb Jagacie? Przecie ostawiła na pochowek całe dziesięć złotych. Pochowa się ją z paradą jak gospodynie. A powiedz tam brackim, że wosku im sprzedam. Niech sobie tylko dokupią blichowanego. Jutro Michał obrządzi w kościele, a ty idź z ludźmi do żniwa i poganiaj. Barometr jakiś niepewny, może być burza. Kiedyż to się zbiera kompania do Częstochowy? Wotywę zamówiły na czwartek, to już ci zaraz pomszy ruszą. Jasia drażniła nieco ta rozmowa, odszedł dalej, aż pod niski pleciony płot, dzielący sat od pasieki na wąską, zarosłą dróżkę i spacerował, trącając niekiedy głową w obwisłe, ciężkie od jabłek gałęzie. Wieczór był nagrzany i duszny, pachniał miód i żyto skoszone kaź za ogrodami. Powietrze było ciężkie, przejęte spieką, bielone pniema jaczyły w mrokach, niby gzła, porozwieszane do przeschnięcia. Kaś nad stawem naszczekiwały psy wielce swarliwie a od kłębów buchały niekaj żałobne, jękliwe zawodzenia. Ja się strudzony wreszcie deliberacjami, zawrócił już ku domowi, gdy naraz posłyszał jakby z pasieki jakieś przyduszone, gorące szepty. Nie dojrzał nikogo, ale przystanął i słuchał z zapartym tchem. — Byś skisł. Puść me, puść, bo będę krzyczeć! — Głupia! Czego się wydzierasz? Krzywdy ci to chce, krzywdy! Jeszcze kto posłyszy, la Boga! Dyć mi ziobra gnieciesz. Puść! Pietrek Borynów i księża Maryna Rozpoznał ich po głosach i odszedł z uśmiechem, lecz po paru krokach zawrócił na dawne miejsce i nasłuchiwał z dziwnie bijącym sercem. Gęste krze ich przysłaniały i ciemnica, nie sposób było rozeznać, ale coraz wyraźniej słyszał krótkie, rwane i warym kipiące słowa. Buchały kiej płomienia, niekiedy przez długie chwile wrzały gorączkowe, dyszące oddechy i szamotania takusieńką jak Majagusia, obaczysz. I no mi nie broń, Maryś. I no zarno ci zawierzę, bo ja to taka la boga daj, odzipnąć. Zaszeleściły gwałtownie krzaki. Coś ciężko zwaliło się na ziem, ale po chwili zatrzęsły się i znowu krótkie, rozpalone szepty, ściszone śmiechy i całunki. Że już i nie sipiam. A ino o tobie, Maryś, o tobie najmilejsza. Każdej prawisz to samo. Czekałam cię do północka, a u drugiej byłeś. Ja się jakby znagła ogłuch i zatrząsł się, kieby osika. Wiatr poszedł po sadzie, zaruchały się drzewa i zagważyły cichuśko, kieby we śpiku. Z pasieki zawiały takie miodne zapachy, a że go sparło pod piersiami, a oczy nalały się łzami. Przejął go jakiś dygotliwy wari, coś ich tak lubego jeło udręczać, że ino się raz po raz przeciągał, a wzdychał. Tyla mi do niej, co do tych gwiazdów, jasia se tera namówiła oprzytomniał. Wcisnął się w płot i nasłuchiwał coraz silniej rozdygotany. Prawda, co noc wychodzi do niego, kozłowa przydybała ich w lesie. Świat się z nim zakręcił i rozciemniało mu w oczach. Ledwie się już trzymał na nogach, a tam w gąszczach wciąż mlaskały drażniąco całunki, prześmiechy i szepty. To ci łeb wrzątkiem oparze kieby temu psu. I no ten razik najmilejsza. Ty cię nie ukrzywdzę, obaczysz, Pietruś, la Boga, Pietruś. Ja się odskoczył i uciekł niby wiatr, rozdzierając sutannę okrzaki. Wpadł do domu czerwony jak burak, oblany potem i zgorączkowany. Szczęściem nikto nie zwrócił na niego uwagi. Matka siedziała przed kominem z kądzielą i przędła śpiewając z cicha wszystkie nasze dzienne sprawy. Siostry wturowały cieniuśko wraz z Michałem, który pucował kościelne lichtarze. Ojciec już spał. Jasio zawarł się w swoim pokoju i zabrał się do brewiarza. Ale cóż jej, chociaż uparcie powtarzał łacińskie słowa, to i tak cięgiem słyszał tamte szepty i tamte całunki, że w końcu sparł czoło na książce i dał się już poniewoli jakowymś myślom kiedy tym wichrom palącym. Więc to tak, dumał z coraz większą zgrozą i wraz z jakimś lubym dreszczem. Więc to tak, powtórzył naraz głośno. I chcąc się oderwać od tych obmierzłych myśleń, wziął brewiarz pod pachę i poszedł do matki. Zmówię pacierz, przyjagacie, wyrzekł cicho i pokornie. A Aj synu, przyjdę później po ciebie. Spojrzała bardzo miłościwie. W chałupie kłębów nie było już prawie nikogo. Tylko jeden jambroż coś i tam mamrotał z książki przy zmarłej, która leżała nakryta płachtą. Na poręczy łóżka tliła się gromnica zatknięta w dzbanuszek. Przez wywarte okna zaglądały gałęzie pełne jabłek. Noc roziskrzona gwiazdami, a kiej niekiej wsadzał zdumioną twarz jakiś zapóźniony przechodzień. W sieniach warczały cięgiem pieski. Jasio przyklęknął pod światłem i tak się był gorąco oddał pacierzom, że ani wiedział, kiej jambroż pokusztykał do domu. Kłęby pokładły się spać kajś w sadzie i zapiały pierwsze kury, szczęściem, co matka o nim nie zapomniała. Ale cóż, kiejśpik śpik prawie się go nie imał, bo co jeno zaczynało go morzyć, to zjawiała się przed nim Jagusia niby żywa, że zrywał się z pościeli, przecierał oczy i rozglądał się wystraszony. Jości, co nie było nikogo, cały dom leżał pogrożony w twardym śnie, a z drugiej izby rozlegało się ojcowe chrapanie to może ona dlatego zamyślił wspominając jej gorące całunki oczy rozjażone i drżący głos a ja myślałem zatrząsł się ze wstydu zeskoczył z łóżka otworzył okno i przysiadłszy w nim do samego świtania medytował i kajał się z mimowolnych przewin i pokuszeń Zaś rano przy mszy, nie śmiał nawet podnieść oczu na ludzi ni się rozejrzeć po kościele, a tym gorącej modlił się za Jagusie, bo już był całkiem uwierzył w jej straszne przewiny. Nie poradził tylko w sobie zbudzić do niej gniewu i odrazy. Co ci jest? Wzdychałeś, że dziwnie pogasły świece – pytał go proboszcz w zakrystii. Tak mnie parzy sutanna, zaskarżył się, odwracając prędko twarz. Jak się przyzwyczaisz, to będziesz ją nosił niby drugą skórę. Jasio pocałował go w rękę i poszedł na śniadanie, przebierając się cieniami nad stawem, gdyż słońce prażyło już nie do wytrzymania. I natknął się na księżą marynę. Ciągnęła za grzywę ślepego konia i zawodziła wrzaskliwie. Przypomnienia źdgnęły go niby szydłem, iż przystąpił do niej ze Czegóż to Marysia tak się cieszy, patrzał w nią ze wstydliwą ciekawością. A bo mi wesoło, zaśmiała się, ja, że zagrały jej białe zęby. Szarpnęła konia i wyśpiewywała jeszcze rozgłośniej. Po wczorajszym taka wesoła, odwrócił się prędko, gdyż z ugiętej wysoko kiecki błyskały jej białe podkolania. Rozłożył bezradnie ręce i wstąpił do kłębów. Jagata leżała już z całą paradą na środku izby, przybrana w odświętne szaty, w czepcu o sutym białym zburzeniu nad czołem, w paciorkach na szyi, w nowym wełniaku i w trzewikach, zaścigniętych na czerwone sznurowadła. Twarz miała, kieby omdlałą z wosku, a dziwnie rozradowaną. W zesztywniałych palcach tkwił krzywo obrazik, dwie świece paliły się po bok jej głowy. Jagustynka odganiała muchy wielką gałęzią. Jałowcowy dym ciągnął się z komina i rozwłóczył po całej izbie. Co trochę ktoś wchodził zmówić pacierz za nieboszczkę, a kilkoro dzieci plątało się pod ścianami. Jasio jakoś trwożnie rozglądał się po mrocznej chałupie. Kłęby pojechały do miasta, szeptała mu Jagustynka. Ostawiła im sporo, to muszą się wypuczyć na pochowek, krewniaczka przecież. Eksporta dopiero będzie wieczorkiem, bo Mateusz jeszcze nie zdążył strumną. Zaduch był w izbie i taką trwogą przejmowała go ta żółta, znieruchomiała w prześmiechach twarz umarłej, że jedno się przeżegnał i wyszedł, spotykając się tuż przed progiem oko w oko z Jagusią. Szła z matką i ujrzawszy go, przystanęła. Ale przeszedł bez słowa, nawet Boga nie pochwalił. Dopiero z opłotków obejrzał się na nią bezwolnie. Jeszcze stojała w miejscu, wpatrzona w niego smutnymi oczami. W domu nie chciał jeść śniadania, wyrzekając na srogi ból głowy. Przejdź się trochę, może przestanie, radziła mu matka. A gdzież pójdę? Żeby mama zaraz myślała, Bóg wie co. Jasiu, co ty wygadujesz? Przecież mama nie pozwala mi ruszyć się z domu. Przecież to mama zabroniła mi nawet rozmawiać z ludźmi. Przecież. Mścił się wielce rozdrażniony, a skończyło się na tym, że mu obwiązała głowę szmatą skropioną octem. Ułożyła go spać w ciemnym pokoju i przegnawszy dzieci na podwórze, czuwała nad nim kiej kokosz, póki się dobrze nie wyspał i nie podjadł, jak się patrzy. A teraz idź się przejść. Idź na to polową, tam większy i chłodniej. Nic się nie odezwał, ale czując, że matka pilnie za nim naglądała, na złoście i poszedł całkiem w drugą stronę. Włóczył się po wsi, patrzył na kowali, grzmiących młotami. Zajrzał do młyna, łaził po ogrodach, skwapnie zazierając na lniska i wszędzie kajsiejno czerwieniły kobiece przyodziewy. Posiedział z panem Jackiem pasącym na jakiejś miedzy worączynek krowy, napił się mleka u uszymków na Podlesiu. I wrócił do wsi dopiero na samym zmierzchu, nie napotkawszy nikaj jagusi. Zobaczył ją dopiero na zajutrz, na pogrzebie Jagaty. Tak patrzała w niego przez całe nabożeństwo, jaże litery skakały mu w oczach i mylił się w śpiewaniach. Jak jej ciało prowadzili na cmentarz, to nie bacząc na groźne spojrzenia organiściny, szła prawie po bok niego, że nasłuchując jej żałośliwych wzdychów, topniał w sobie, jakby śnieg pod tym zwiesnowym słońcem. Zaś kiedy trumnę spuszczali do dołu i wybuchnęły lamenta, posłyszał jej płacz rzewliwy, ale zrozumiał, co nie po umarłej tak szlocha, jeno z ciężkiej udręki zbolałego, pokrzywdzonego serca. Muszę się z nią rozmówić, postanowił, wracając z pogrzebu. Ale nie mógł się prędko wydostać na wolę, gdyż zarno z południa zaczęli się zjeżdżać do Lipiec ludzie z dalszych wsi, a nawet i z drugich parafii na jutrzejszą pielgrzymkę do Częstochowy. Kompania miała wyjść rankiem, zaraz po solennej wotywie, to się zwolna ściągali, napełniając drogi nad stawem wozami i gwarem. Sporo też przychodziło na plebanie, że ja się musiał siedzieć i załatwiać za proboszcza przeróżne sprawy. Ale jakoś pod sam wieczór upatrzywszy sposobną porę wziął książkę i niepostrzeżenie wyniósł się na miedzę za stodołami pod grusze, gdzie nieraz siadywali wraz z Jagusią. Juścica Ani tknął oczami książki, nacisnął ją kajś w trawę i rozejrzawszy się po polach skoczył w żyta i chyłkiem prawie na czworakach przebierał się na ogrody dominikowej. Jagusia właśnie podbierała ziemniaki, ani się spodziewając, że ktoś ich na nią patrzy. Raz po raz bowiem prostowała się o ciężale i wsparta na motyczce, powłócząc smutnymi oczami po świecie, wzdychała długo i ciężko. Jakusia! zawołał lękliwie. Pobladła na płótno i stanęła wryta. Zaledwie już wierząc własnym oczom, tchu jej brakło i ścisnęło ją pod piersiami, ale patrzała w niego, kiedy w to cudne zwidzenie, a słodki prześmiech zatlił się na spąsowiałych znagła wargach. Rozmigotał się płomieniami i wybuchnął jej słońce. Jasiowi również rozjarzyły się oczy i miody zalały serce. Nie dał se jednak folgi, milczał, a jeno przysiadł na zagonie i patrzał w nią z dziwną lubością. Bojałam się, co pana Jasia już nigdy nie obaczę kiedy pachnący wiatr zawiał z uderzył w niego. jaże pochylił głowę, tak mu ten głos rozdzwaniał się w duszy prawie niepojętą szczęśliwością. A przed kłębami wczoraj to pan Jasio ani spojrzał. Stojała przed nim spłoniona, kieby ten kiesz różany, kieby ten jabłoniowy kwiat mdlejący w skwarze tęsknicy liczności pełna i zgoła jakiemuś cudowi podobna. A to dziw mi serce nie pękło, a to dziw rozum nie odszedł. Łzy błysnęły jej urzęs, przysłaniając niby diamentami modre nieba oczów. Jagusia! Wyrwało mu się kaj pod samego serca. Przyklękła w bruździe i cisnąc mu się do kolan wpierała w niego oczy Przepaści ogniste, oczy modre jak niebo jak niebo niezgłębione, oczy upojne niby całunki i niby przygarnięcia rąk umiłowanych, oczy pokuszeń i niewinnego dzieciństwa zarazem. Wstrząsnął się gwałtownie, jakby się broniąc przed czarami zaczął ostro wymawiać wszystkie jej grzechy. Wszystkie, jakie mu była powiedziała matka. Piła każde słowo nie spuszczając z niego oczów, ale mało wiele poradziła wymiarkować. Wiedziała bowiem tylko jedno, że oto siedzi przed nią ten, ponad wszystko wybrany, że se coś ich że oczy mu się jarzą, a ona klęczy se przed Nim, kiedy przed tym świątkiem i modli się niezgłębioną wiarą miłowania. Powiedz Jaguś, że to wszystko nieprawda powiedz, nalegał prosząco. Nieprawda. – Nieprawda – przytwierdziła z taką szczerością, że uwierzył od razu. Uwierzyć musiał, a ona sparła się piersiami o jego kolana i zatonąwszy mu w oczach, wyznawała się cichuśko ze swego miłowania. Jakby na świętej spowiedzi otwarła przed nim duszę na ścieżaj. Rzuciła mu ją pod nogi, kiej zbłąkaną ptaszynę i modlitewną, gorącą prośbą dawała się wszystka na jego zmiłowanie. I na jego wolę i niewolę. Jasio rozdygotał się, jaki listek, wstrząsany gwałtowną nawałnicą. Chciał ją odepchnąć i uciekać, ale jeno szeptał, omdlałym, nieprzytomnym głosem: Cicho, Jaguś, tak nie można, grzech, cicho. Aż umilkła. Całkiem wyzbyta ze sił, milczeli już oboje, unikając swoich oczów. Nawraz cisnąc się do siebie tak z bliska, że słyszeli bicie serc własnych i ciche, palące dychania. Było im strasznie dobrze i radośnie. Obojgu łzy spływały po zbladłych twarzach, obojgu śmiały się czerwone wargi, a dusze, kiedy w czas podniesienia były zatopione w jakąś najświętszą cichość, i tajnie jaśniejącą gdzieś na wysokościach, i unosiły się jeszcze wyżej, ponad światy. Słońce już zaszło i ziemia spłynęła zorzami, kieby ta rosą pozłocistą. Wszystko przycichło, wszystko przytaiło dech i wszystko kieby zmartwiało w zasłuchaniu dzwonów, co zabiły na anioł pański. I wszystko jakby się zamodliło cichym, dziękczynnym pacierzem za świętą łaskę dnia odebranego. Poszli w pola zasypane pyłem złóż. Szli jakimiś miedzami pełnymi kwiatów, skroś zbóż dojrzałych, wlekąc rękami po kłosach, zwisających im do kolan. Szli w łuny zachodu, wpatrzeni w szerokie, złociste przepaście nieba i z niebem w duszach, i z niebem w oczach, jakby w niebiańskich otęczach nad głowami. Jakby msza się w nich odprawiała, tak pełni byli świętego nabożeństwa. Tak dusze im klęczały w zachwyceniu i takim śpiewały w niebo wzięte serca o łasce pańskiej, tylko im jednym objawionej w tej godzinie żywota. Ni słowa, nie przemówili więcej do siebie, ni jednego słowa. Tylko niekiedy krzyżowały się ich spojrzenia jak błyskawice, całkiem już postępłe od własnych żarów i nic o sobie nie wiedzące. Nie wiedzieli również, że śpiewają jakąś pieśń, co się z nich była sama zrodziła i kiedy ptak rozświergotany leciała nad omroczone pola we wszystek świat. Nie wiedzieli nawet kaj są i dokąd idą i po co. Nagle i kaj z bliska runął im nad głowy twardy i suchy głos. – Jasiu, do domu! – wytrzeźwiał w tym oczym gnieniu. Byli na to polowe, a matka stojała tuż przed nim z groźną i nieprzebłaganą twarzą. Jął ich bąkać i pleść trzy po trzy. Chodź do domu! Wzięła go za rękę i gniewnie pociągnęła za sobą. Dał się bez oporu, z pokorą. Jagusia szła za nimi jakby urzeczona. Gdy naraz organiścina podniosła z drogi kamień i cisnęła w nią ze straszną zawziętością. Poszła precz, a do budy ty, suko! zakrzyczała wzgardliwie. Jagusia obejrzała się dokoła, całkiem nie miarkując o kogo tamtej chodzi, ale gdy jej zniknęli z oczu, długo się plątała po drogach, a potem gdy w chałupie poszli spać, siedziała pod ścianą do białego rana. Godziny szły za godzinami, piały kokoty, rżały konie przy wozach nad stawem, robił się świt. Wieś zaczynała wstawać. Brali wodę ze stawu, wypędzali bydło na pastwiska, to już wychodził na robotę, gdzie już trajkotały kobiety, kaś dzieci popłakiwały, maty jaśnia, ona wciąż siedziała na jednym miejscu i z otwartymi oczami śniła na jawie o Jasiu. Że coś ich z nim rozmawia, że patrzą na siebie tak z bliska, a ja, że ją ogarniały słodkie ognie, że idą, Kajś i śpiewają coś takiego, czego nie poradziła sobie przypomnieć. I tak cięgiem jedno w kółko. Matka zbudziła ją z tych cudnych zwidzeń, a głównie Hanka, która przyszła już przyszykowana do drogi i chociaż nieśmiało pierwsza wyciągnęła rękę na zgodę. – Do Częstochowy idę, to mi darujcie, com ta przeciwwaju zgrzeszyła. – Bóg zapłać za dobre słowa, ale co krzywda, to krzywda – mruknęła stara. – Nie rachujmy tego. Proszę was ze szczerego serca, byście mi odpuściły. Złości już do was w sercu nie chowam westchnęła ciężko Dominikowa. Ani ja, choćem ja nie mało przecierpiała, wyrzekła poważnie Jagusia i posłyszawszy sygnaturkę, poszła się przybierać do kościoła. Wiecie? A to ja się organistu widzę z kompanią ozwała się po chwili Hanka. Jagusia, posłyszawszy nowinę, wypadła z chałupy na pół ubrana. Co ino sama organiścina mi powiedziała, jako koniecznie naparł się iść do Częstochowy. Raźniej będzie nama wędrować z księżykiem i honorniej. Ostaj ta z Bogiem, pożegnała się przyjacielsko i poszła do kościoła, rozpowiadając po drodze nowinę. Jości, co się jej dziwowali, tylko Jagustynka pokręciła głową i rzekła cicho. W tym coś jest już on ta z dobrej woli nie idzie, nie! Ale nie pora była na dłuższe wywody, bo z pół wsi zebrało się w kościele i ksiądz już wychodził z wotywą odprawianą na intencję pielgrzymki. się służył do mszy jak co dnia. Jeno dzisiaj twarz miał coś ich bledszą i dziwnie zbolałą, zaś oczy podsiniałe i jeszcze szkliste od łez, że jakoby we mgłach majaczył mu cały kościół reska leżąca krzyżem przez całe nabożeństwo, wystrachane oczy Jagusi, matka siedząca w dworskiej ławce i te przystępujące do komunii wędrowniki. Jak przez mgłę widział, przez te łzy zaledwie powstrzymywane, przez żałość, szarpiącą mu serce i przez ten śmiertelny smutek. Proboszcz oto ołtarza żegnał odchodzących. Jakiej się wywalili przed kościół, skropił ich wodą święconą i pobłogosławił. Podnieśli zaraz chorągiew, krzyż błyszczał na czele, ktoś ich zaśpiewał i kompania ruszyła w daleką drogę. Z lipiec szły Hanka, Marysia balcerkówna, Kłębowa z córką, Grzela z krzywą gębą, Tereska z mężem, które się ochwiarowały przez całą drogę nie brać do ust nic gorącego. I parę komornic, ale wraz z ludźmi z drugich wsi zebrało się ze sto narodu. Odprowadzała ich cała wieś, zaś wozy zawalone tobołami szły na zajdach. Ale mimo wczesnej godziny upał się już wzmagał. Słońce ślepiło oczy i kurz podnosił się tumanami, że szli jakby w tych szarych, duszących obłokach. Jagusia szła z matką i z drugimi. Była strasznie zmizerowana, trzęsła się w sobie z żałości, a łykając gorzkie, sieroce łzy patrzyła w jasia, kiedy w to słońce. Jości, co zdala, bo organizścina z dziećmi nie opuszczała go ani na chwilę, że nie było sposobu przemówić do Niego ni nawet stanąć mu w oczach. Mateusz mówił: cośik do niej, To matka to drugie jej tylko jedno widziała, że Jasio na zawsze odchodzi, że już go nigdy nie zobaczy, przenigdy. Pod figurą na podlesiu pożegnali kompanię, która zaraz pociągnęła dalej, wśród śpiewań oddalając się coraz bardziej, aż i zginęła całkiem z oczów. A tylko kajś w rozsłonecznionych dalach nad drogami podnosiły się kłęby kurzawy. Dlaczego? Dlaczego? Jęczała, wlekąc się niby trup za powracającymi do wsi. Padnę i zamrę, myślała, czując w sobie jakby poczynanie się śmierci. Szła coraz wolniej i ciężej, wyzbyta ze sił skwarem, zmęczeniem i tą straszną udręką. Szła coraz wolniej i ciężej, wyzbyta ze sił skwarem, zmęczeniem i tą straszną udręką. I cóż ja teraz pocznę, co? Pytała zapatrzona w ten dzień dziwnie pusty i boleśnie ślepiący. Czekała z upragnieniem nocy i cichości, ale i noc nie przyniosła jej folgi ni ukoju. Tłukła się do samego świtania kole chałupy, szła na drogi, poleciała nawet na Podlesie pod figurek, a i ostatni raz widziała Jasia i zapiekłymi od męki oczami szukała na szerokiej piaszczystej drodze. Jakby śladów jego kroków, choćby cienia po nim, choćby tej grudki ziemi, tkniętej przez niego. Nie było. Nie było dla niej nic i nikaj, nie było już zmiłowania i poratunku. Zabrakło jej w końcu nawet łez. Zabite smutkiem i rozpaczą oczy świeciły jej studnie niezgłębionej boleści. A tylko niekiej przy pacierzu zrywała się ze spiekłych warg żałosna skarga. I za co to wszystko, mój Boże, za co?